Hej, hej, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na live'iku z Dequari. Dzisiaj będziemy kończyć naszą przygodę, tak myślę. Już jesteśmy chyba bardzo blisko. Cześć Lawrence, dziękuję bardzo za cirki. Cześć Spał. Na ostatnich dwóch live'ach, o nie, biedny, trzymaj się. Cześć Adrian, cześć Nyx, witam. Cześć Foksiak. Cześć Rajana, cześć Mariusz, Hero From Games, hejka, cześć Aniu. Cześć Szczur, cześć Geminis, cześć Pocahontas, cześć Skipper. Trochę wyleciałem z obiegu, minął mnie ostatni live, no właśnie. Aczkolwiek chyba nikt nie umarł, ale albo nie jestem pewna, czy ktoś nie umarł. O, cześć Howard. Nie, nie jest taka straszna. Śmieszna. Przepraszam, Rajana. Nie wiem, tak szybko, że kończysz, bo nam zajmie to pewnie dłużej. Oj tam, oj tam. Cześć, Rupristin. Babcia umarła. Nie, babcia się trzyma. Co tam u was słychać? Jak weekendik. Aha, ta matka umarła w sumie, ale no nie sterowaliśmy nią. Myślałam, że chodzi o osoby, którymi sterowałam. A tak to ten. Jak to chyba wszyscy żyją, chociaż nie jestem pewna niektórych osób, bo chyba ostatnio mieliśmy taką niezbyt jasną sytuację, ale nie pamiętam do końca, bo już kurczę, jak tydzień się nie gra, to potem połowa rzeczy wylatuje z głowy. Zresztą, że miałam inne rzeczy na głowie teraz przez ten tydzień i trochę nie ogarniam. Dzisiaj brzydka pogoda, musiałam iść do Biedry w deszczu, ale tak to dzisiaj na luziku, trochę genshinek, trochę coś tam. O, no to fajnie. Leniłam aż za bardzo, aż mam trochę wyrzuty sumienia. Ja też mam często wyrzuty sumienia, jak się lenię dużo. Więc rozumiem cię doskonale. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie jest to takie straszne, jak nam się wydaje. Rozwaliliście babcię. Kędzik spokojnie, spałem dziś do 11, bo musiałem odespać ostatni tydzień w pracy, który był beznadziejny i w ogóle mam humor wisielczy. O, biedny Lawrence. Trzymaj się, może następny tydzień będzie lepszy. Cześć Miraf. Ja bym sobie coś pograł, ale nie wiem w co. Też mam zawsze ten problem, Howard. No, w sumie tak, Lawrence. Ładnie naszej babci mózg rozpracował. Yes. No, słyszałam o tym, Howard. Niedobrze, aczkolwiek ostatnio coś porobiło mi się... Co? Nie wysypiam się, pomimo, że w tym... Aha, ze snem. Wysypiam się, pomimo, że w tym tygodniu śpię ponad 8 godzin. Dzisiaj spałem aż do 12 i nie położyłem się jakoś późno i tak jestem niewyspany. O, może akurat taki czas, może taka pogoda. Pewnie jakieś czynniki tego typu. Cześć, Kalin! Byłam na kawie i cieście u brata z okazji urodzin. Fajnie udało mi się na live'a zdążyć, bo o 19 w domu byłam, tylko coś internet mi dzisiaj zacina. No, też trzymam kciuki za twój internet i mam nadzieję, że dobrze się bawiłaś. Musimy razem zagrać na live czy coś. Aha! No ja nie wiem, Howard. Czekam na Rusty Lake i kolejne części. Dobrze. Cześć, Memlich! Wstałam o 9, tylko po białą koszulę i tak jej na szmatach nie znalazłam. Koniec końców nic nie kupiłyśmy oprócz jednej torebki dla mamy. O, zakupki. Ale no, torebka to całkiem spoko, że coś tam się udało. Przez zmianę czasu mniej więcej wtedy się zaczęło. A, rozumiem. Ja przez tą zmianę czasu jakoś funkcjonuję trochę lepiej, w sensie dla mnie chyba jest taki odpowiedni czas teraz, bo jakby właśnie lepiej śpię w nocy, budzę się też trochę wcześniej właśnie niż przed zmianą czasu, chociaż wiem, że to jakby jest samo, tak jakby. Ale właśnie lepiej mi się funkcjonuje w ogóle i
Nie wiem, jakoś dobra jest dla mnie ta zmiana czasu. Cześć, Shanix. Dzisiaj minął dzień, byłem sobie z wujkiem w kinie, gdzie rozdawali darmowe batoniki na filmie Black Adam. O, no to super. Lubię darmowe rzeczy w kinach. Mi się bardzo podobał, bo jak teraz po pizzę pojechał, więc będzie ciekawie. O, no to super, fajnie, że ci się podobało. Też jestem ciekawa trochę tego filmu, ale nie wiem, czy zdążę pójść do kina na niego. Hero from Games, twoje zdrówko. Jak się tak będą kąsać nawzajem, to się okaże, ostatecznie przeżyje tylko jedna osoba, no. No chyba, że się wszyscy wyleczą na koniec jakoś, nie wiem. Zmiana czasu dała trochę w kość, ale jest trochę lepiej. O, no to dobrze, trochę lepiej. Myślę, że to kwestia też przyzwyczajenia trochę. Grałam dzisiaj z bratankami w Chińczyka, tak mi się zrobiło nostalgicznie przez tą grę i z chęcią bym zagrała, ale nie mam z kim, a przez internet to nie to samo. No, też nie lubię grać w sumie w Chińczyka przez internet, ale właśnie tak jakby na żywo to też jest dla mnie taka bardzo nostalgiczna gra. Uwielbiałam kiedyś. Mi się wyjątkowo wstałam po 10, tak to w zmianie czasu, to po 8 się budziłam. O, widzisz. Notatki z chemii z kwasów. O, powodzenia, Nyx. Dla mnie te zmiany czasu to kant tylko są. Powinien być jeden stały czas i tyle. No, to prawda, powinien być jeden, bo tak to się człowiek gubi strasznie. Chętnie bym się podzieliła, Gemini. Dzisiaj precelek może być później, bo ma wyjście, że tak powiem. Nie wiem, o której wróci sama. Cześć, Susnail, hejka. Zatrułam się, leżę w łóżku. O Boże, czym to się zatrułaś? Czyli brak od miesiąca, więc dzisiaj dość leniwy dzień. O, biedna. Cześć, Seba. Komu to potrzebne? Ja już mam w planach w przyszłym tygodniu iść na kinówkę One Piece jako wielbiciel serii. Doczekałam się chwili, w której puszczałam jedną z ulubionych anime w kinach Polski. No, domyślam się, że to musi być strasznie fajne uczucie. Ja niestety nie jestem fanką za bardzo. Może kiedyś i moje anime gdzieś tam puszczą, które lubię. Leczenie polega na zabiciu tego, kto nas ugryzł. No, ale może jakby ten na samej górze łańcucha wilkołaczego będzie dobrym motywem? Nie wiem. Cześć, Hotziunia. Cześć, Diana. Tak, dalej mam kontakt z Mary Kayden. Nie, to z 20 osób było tylko. No, ja wiem, że miejsca nie będzie brakować, ale chodzi mi o czas ogólnie. Czy jak już pójdę, to nie zdejmą tego z kim. Cześć, Ninkosa, hejka. Podkocyk zawsze. Dziwo, zatrułam się kanapką z jajkiem. Chyba jajko było nieświeże. O nie, współczuję bardzo. Mam nadzieję, że szybko przejdzie. Trzymam kciuki. Dobra, ja się rozgadałam. Oczywiście. Ale z wami się fajnie rozmawia. Dobra. Aha, bo ja ostatnio zakończyłam jakimś cliffhangerem. Spotkaliśmy Chrisa w formie wilkołaka chyba. Smacznego, Aniu. Dobrze, lecim. Lecim. Aż mi z nosa pociekło. Chyba się wzruszyłam. Ja jestem ciekawa, w którym momencie mnie wczyta, bo nie jestem pewna. I później chyba zrobiła. O. Ostatnio ich też przebrałaś, że wszyscy wyglądali jak dziewica, tak. Jezus Maria. To było głośne. Jesus. Przeze mnie tydzień temu wiadomość. Boże, Geminis, jaką? W sensie, gdzie wysyłałeś? Jajka biorę od koleżanki, co ma kurki na wolnym wybiegu, bo nic mi nie jest. Potem ciocia poleciła nam chłopaka, który też sprzedaje jajka i po nich...
mi oraz mamie się zrobiło niedobrze. O nie, to smutno. Smaczności, smaczności wszystkim. Skonfrontujcie się z Chrisem Hackmanem. Laura się zrobiła piękna. Silver back mirror. Bobby? Wait, wait. Mieliśmy chociaż jakiś wartościowy powód do rozwalić babcię, czy po prostu lubimy rozwalać coś? Znaczy, Skipper było mniej więcej tak, że ja próbowałam się wyrwać i chwyciłyśmy za broń jednocześnie, więc albo ona, albo ja. Śliczna, Laura. Boże, nie wiem, co się dzieje w ogóle. Aha, zeżarła tego Bobiego, tak? Laura zeżarła nam Bobiego. Wtedy na live tydzień temu, co mówiłam, że pisałam do kogoś, że czekam już 5 godzin, teraz już 7 dni. Ojeju! Sakra, może... Mógłbyś jeszcze raz napisać do tej osoby? Ciekawe. Straciłam całkowicie węch, a później wrócił, ale przez to wszystko śmierdzi lub kawa pachnie parówką. Ten też się wlicza w smak, więc nadrabia... Nabiał smakuje mi pleśnią. O Boże! Jak dziwnie, Pocahontas. Poczekajcie, bo ja nic nie ogarnę. Aha. Ten staruszek też oberwał. Wszyscy się tu wymordują, mam wrażenie. Zaraz. Ups. Chyba zabiłam Laurę. Mogłam nie strzelać. Nie, Laura jest tu. To jest Laura? Jezus, ja już nie wiem. Kto jest kim? Kogo ja zabiłam? Chrisa? Chrisa chyba zabiłam. Dlatego Laura się stała sobą. Ja pitole. Już nawet nie ogarniam, co się dzieje. Not killing me. So what now? Everyone's back to normal? No właśnie, chyba nie. What? Oh. No właśnie, nie sądzę, żeby to był koniec. This isn't over. I don't understand. Chris is dead. No, to powodzenia, Jiminis. Mam nadzieję, że Chris się uda pogadać. No właśnie, oczywiście, że Chris nie był pierwszy. Caleb. Kaylee. The girl you killed? Her brother. What? Caleb bit Chris and Kaylee. Chris was just trying to protect him. He was a good man, my brother. Well, then who bit Caleb? Silas. We've been tracking him for years. He's a gypsy, a transient. He'd been long gone from the area, but we hoped he'd come back so we could end this. Anyway, there's sightings up and down the coast. A feral albino child. Giant no właśnie, wolf. Ten albinos, biały wilk. Bo nie było wcześniej. What? What'd you say? Where? Where'd you see it? Hey, let him go! At the cabins earlier tonight. Okay. Okay. Okay, it makes sense. No, zabiliśmy nie tego. It all makes sense.
He must have been back for months, and he's what ran you off the road 2 months ago. Help me. Ale się zestresowałam. Help me. We can still save Caleb. We can still save what's left of my family. No, dużo ci z tej rodzinki nie zostało, mój drogi. Those who are still alive. Jezu. Ale w ogóle się nie przejął, nie? Żeśmy w sumie... Że zginął ten jego ojciec chyba? I brat? Sakra. Czy tam... Ja już nie wiem. Po prostu zabić kogoś innego. Znaczy, no, ja wiedziałam o tym, że w sumie jest ten biały wilk, bo była jakaś mowa o nim wcześniej w ogóle i ci bohaterowie nie ogarniali do końca tego, że jest ktoś powyżej. Też, no, wydaje mi się, że wszyscy gracze wiedzieli już do tego momentu, że jest ktoś wyżej w tym łańcuchu. No, to jest takie trochę bez sensu, bo jakby bohaterowie o tym nie wiedzą. Dopiero teraz. Wszyscy pomordowali w tej cudownej rodzinie. No, jeszcze matkę stracił. No wszystko, wszystkich potracili. No tylko ten Caleb w takim razie żyje. No i ten policjant, nie? Hierarcha w stadzie wilków. Czego miałabym ci zaufać? Why the hell should I trust you? I'm not asking you to trust me. I'm telling you we can end this. We kill Silas, everyone gets better. Everyone is still alive anyway. No, właśnie. Okay, so... Na prozaku. Where would we even find him? I know exactly where to find him. Okay, let's go. Okay. This doesn't mean I forgive you for what you did to me. I understand. Spoko, guzik. Tylko może byś się ubrała albo coś, bo w sumie trochę ubranie. No właśnie, masz trochę porwane ubranie. W sumie dobrze, że nie jest nago, nie? Całkiem. Rzeczywiście już chyba nic nie rusza. Cześć, Krzysztof. You had your chance. You had your chance to wipe out that wretched family and you failed. Przepraszam, babuszko. Doesn't matter. There's still time. We can still come out on top. Past is the past. Let's just look to the future, shall we? No bo ja ostatnio sporo kart chyba znalazłam. The vitality of a new day. There's still time to wake up to the warmth of a night survived. Your choices, your actions, your very life hangs in the balance. To są chyba te wybory na różne zakończenie i osiągnięcia, żeby nie zabijać Chrisa tutaj, to pewnie by przeżył i byłoby inne zakończenie. No pewnie tak, chociaż mi się wydaje, że jeszcze ma wpływ parę innych rzeczy, nie wiem, decyzji, które podejmowaliśmy wcześniej. A przynajmniej mam nadzieję, że tak jest. że nie tylko kwestia samej tej końcówki gry. To find your path in the darkness and see the sun rise once again. Once again. Judgment. The bells of judgment cry bloody murder. Or do they? The fury of a hatred earned, a fate deserved. Likely. But he may have his uses, though he won't forgive. He won't forget. The Hierophant. Where did you find this? Uh-huh. Where did you find it? This shouldn't be here. He's been through enough pain. No. Rasam. My poor boy. You see what they did to us? Jej, to jest jakaś bonusowa karta, czy co? Co się teraz dzieje? 6 lat temu. No. Aha, co się spaliło? What have they done?
What have they done? Czekajcie. Cały ten Silas, nasz szeryf tropi go od lat. Wspomnieliśmy o białym wilku gdzieś tam i nagle nasz szeryf perfekcyjnie wie, gdzie go szukać, jakby miał zamiar ci pies. Och no. Nie, wydaje mi się, znaczy, a nie było tam mowy o tym, że Ryan go widział? Wspomniał o tym, że go widział przy domkach i ten powiedział, że chodźmy tam? Że nim razem McGonagall też tak się rzucała. Właśnie nie pamiętam. Chociaż chyba miała jakieś wąty. Ta kartka z dodatkową scenką. No właśnie, ale się zdziwiłam, że jest w ogóle taka karta. Ten pożar, co było na tych wycinkach. Tak, no właśnie. Wow. Co, teraz w ogóle... Aha. Gdzie jest ten Silas? The dog boy. Oh God, no. Silas, my boy. Oh. Czyli oni go tu trzymali. I on uciekł. Aha, i teraz mogę w nią sterować. Teraz tam wszystko wybuchnie. O, świetnie. Aha. Wow. Ale wymierzone to było co do centymetra. Ciekawe, co by się stało, jakby zginęła w sumie. Bo to jest takie trochę dziwne. O, i tu jest ta odznaka. Ale to kto tu umarł? Przem wspomniał, ale dlaczego zakładam, że on tam wciąż jest? O ile nie zamierza tam nocować, już się raczej przemieścił, będąc wilkołakiem, raczej szybko się przemieszcza. No, rozumiem, tylko pewnie chodzi o punkt zaczepienia, gdzie go szukać, nie? Czy coś takiego. Akurat musiało polecieć w jej stronę, no właśnie, takie mówię. Do centymetra. Dalej mi nerwo. Trochę smutuj w kitku i uciekaj. Szukać przeznaczenie 78, tak, dokładnie. To jest szeryf, ale jaki szeryf? Który to był? Go znamy? Aha, bo ona się krwią teraz opatuliła. Mommy's coming, Silas. Mommy's coming, Silas! 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 Okej, jeszcze nie wybuchło w twarz. Masakra. Się boję tej babci. Makijaż na szybko. O! Tą kartę trzeba było złapać, czy co? No, no, no. My poor boy. You see what they did to us? How they hurt us. He's out there still, all alone. Each full moon they hunt him, armed with silver. Trying to put an end to a curse they inflicted upon themselves when they set my show ablaze 6 years ago. Ale to ta rodzina haketów podpaliła im ten kram. Little Silas. My little white wolf. You must be protected. You must not follow this path.
Do you understand? Remember how I've helped you all this time? Remember how much I've done for you? To ona oczekuje, że go nie zabije. Tak? Bardzo trochę trudne. No, ona nie chce go zabijać. Ale w ogóle nie miałam możliwości innej karty wybrać. Rozdział 10. Ej! Nie miałam innej karty. Aha, to jest ten... Max chyba. Właśnie. What? What the fuck? Why am I on top of a fucking tree? No, tak jakbyś się zrespił tam. W lesie mordy nie drzemy. Aha, po wysmarowaniu gęby krwią może i masz spokój z wilkołakiem czy coś, ale za to kusisz wilki i niedźwiedzie. No cóż, coś za coś. Trzeba poznać jej gniew, jak Silas umrze. No, ja myślę, że to może być ta wiedźma i ona się właśnie krząta po tym lesie, żeby czasem tego Silasa nie zamordowali. Nim my jeszcze nie graliśmy. Chyba nie właśnie. Co jest to w ogóle taki duży budynek, gdzie się składuje zboże na przykład. W sumie ta racja robi. Flora! Wszyscy się budzą tacy zakrwawieni w ogóle. Z tego bycia wilkołakiem. No masz odpowiedź. An answer. Where the hell am I? Oh yeah. Też będzie w samych gadkach popylał. Teraz on jest w tym samym domku, w którym była ta blondyna. Nie pamiętam, jak ona była. Nie wiem, coś tam znalazł. Rewia bielizny. Okej. Aha! Bo to były damskie ciuchy? Okej, okay, bardzo, bardzo ci do twarzy w tym stroju, stary. Pięknie wygląda. Bardzo, bardzo przystojnie. Dobra, pójdźmy tutaj. Obejrzeć rzeczy. Coś tu jest. Oprócz tego, że jest oczywiście ciemno, jak nie powiem gdzie. Hot! 11 na 10. Jeśli ten Silas z tą wilkołakiem, to mnie ciekawi. No właśnie też mnie ciekawi. Jakby skąd się wzięło to w ogóle, ta klątwa, nie? Bo teoretycznie wiemy, że on był pierwszy, ale... nic nie ma, chyba. Teoretycznie wiem, że on był pierwszy, ale... No jak to się zaczęło? Musiał mieć albo, nie wiem, może już jak się urodził, to miał jakiś gen taki. Jajko czy kura, no właśnie. Właśnie wynaleziono męski top. Że jeśli go zamieniła, skoro jest wiedźmą, może. Ciekawe, czy się tego dowiemy w ogóle z fabuły.
Nowa kolekcja na wiosnę. No, wygląda jak kobieta od tyłu, to prawda. Ale dalej jest na posaka, nie znalazł butów. Co, pójdzie popływać? Ojej. Dzięki w ogóle za wodę, twoje zdrówko. Mógłby robić modelingu. Top model. Oh my gosh, co ja mam teraz zrobić? Płyń do brzegu albo zostań. W tej wodzie były trupy. Nas wystraszy, to będę bardzo zła. Nie. Zdaniem lepiej, żeby zostać na wyspie otoczonym wodą. No, już wolę sobie zrobić ciuchy z trawy. No, chyba też bym została jednak. Ja się tej wody trochę boję. Tam trupy pływały i jakieś inne dziwne rzeczy. Chociaż no niby nic się nam nie stało w tej wodzie, ale... Zimna jajka mi się skurczyła. Boże. O. Cześć, Caitlin. Sobie tu, o,